Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i przed wami monotematyczna bitwa. Niedawno pokazałem walkę Ludwiniaczka na Bulldogu, Nazi Bulldogu. Teraz zobaczycie walkę na WD-121FT, ponieważ Ludwiniaczek mi trochę tych powtórek przesłał, a że nie mam nic ciekawszego do pokazania na kanale na chwilę obecną z racji braku czasu, to chętnie właśnie tą bitwę pokażę, zwłaszcza po tym jak Ludwiniaczek mi napisał maila, że najpierw tą bitwę, uwaga, to będzie ciekawe, wysłał do Hallaka, więc pomyślałem sobie, aha, dobra, Hallak nie przyjął, więc wyślemy do Mikuta takie, powiedzmy, wyjście alternatywne, zawsze pewne, ale potem napisał, że przeprasza, więcej takiego błędu nie zrobi, więc nie miałem serca tej bitwy nie pokazać. Zaraz zobaczymy, jak sobie tutaj Ludwiniaczek radzi. A czym gramy? Proszę Państwa, gramy naprawdę znakomitym pojazdem. To jest jeden z nielicznych pojazdów, który ostatnio kupiłem i po prostu był wart swojej ceny, wart kupienia. Tutaj oczywiście nikogo nie namawiam do kupowania czołgów premium, ale po prostu ten jest wyjątkowy. WZ-121FT. Czyli chiński TDEK Premium, który pojawił się niedawno. Co ten typek 6.4 robi? Co ten gościu robi? Pychotka to jest chyba, z tego co widzę. Pychotka nie bardzo ogarnia, albo mu ping szaleje. To jest czołg, jeden z nielicznych czołgów, który naprawdę warto... Nie żałuję decyzji, że go kupiłem po prostu, bo ten TDEK jest naprawdę świetną maszynką. Ma bardzo fajne działko, powiem wam szczerze. Armata 10-tierowa, 122 mm, średni damage 440 na penetracji, 248 na pociskach goldowych, które to są chyba, z tego co kojarzę, hity. Dokładnie są hity, penetracja 310 i hajeczki 530 oczywiście. Obrażeń na 61 mm, przybijane blachy, rate of fire 6.38, rozrzut 0.37. i czas celowania 2.78, więc parametry jak na chińsko-radzieckie działo tragedii nie robią, ale i tak naprawdę bardzo fajna ta maszynka strzela, nawet szybko skupia jak na swoje działko i nawet niezły damage robi. Na razie jest dupa kompletna, 2 do 4, drużyna się składa jak albańskie chaty, losowanie nawet fajne, bo ósemką na szóstki i teraz każdy powie, o, trafił ósemką na szóstki, będzie robił wynik, no niestety to nie tak działa, nie zawsze, ładny snapshot, 455, nie zawsze jest tak, że jeśli was rzuci na szóstki, to robicie niezły wyciąg, teraz widzimy tego moda, trzeba by koczyć dokładnie, jedna ósemka z głowy, tam się do nas jeszcze napierdziela jakiś czołg, o, coś tu się stało z tą kamerą, co tu się stało, co tu się stanęło, jedziemy dalej, jak widzimy, bardzo ładnie dinga też ten pancerz, nic dziwnego, ponieważ z przodu mamy 120 mm, z boku 80, z tyłu 45, ale pod takim kątem, że często właśnie te niższe tiery potrafią po prostu nas nie przebiją za grzyba. Jak widzimy teraz A43 stara się coś tam zrobić, olewamy sobie tego T43, który jest na górce i zajmujemy się tym medzikiem, żeby go szybko wykończyć. To widzimy teraz też już odstyluje ten T43 z haeczka, trafia nas w działo, rozwala nam, znaczy powiedzmy narusza nam działko, na szczęście T43 nie ogarnia, strzela do nas właśnie z tych haeczków, bo mają większy damage, po czemu by nie, więc sobie jedziemy spokojnie do przodu, kolejny haeczek odbity, tym razem strzelamy sobie w tego radzieckiego medzika i wykańcza go z tyłu humelek. Zrobiło się 5 do 7, więc nadal sytuacja nie jest, że tak powiem, pewna. Ludwiniaczek ma już 2000 obrażeń, 1500 odbite i niecałe 500 po spocie. Lecimy dalej, lecimy do przodu, jednego fraga oczywiście. Miasto kompletnie leży i kwiczy, środek zaraz też powinien paść. Z tyłu zostanie tylko jedno biedne SU oraz dwie artki, które będą nas tutaj dzielnie wspierać. Pan Svedala oraz pan Taran. Jeden na GW, a drugi na humelku. Ojojoj, AMX tutaj zrobił ładne tora. Wbił się w naszego bohatera. No, niestety pancerz AMX-a troszeczkę jest mniejszy, cieńszy niż na naszej WZ-cie, więc spokojnie mogliśmy go sobie tak zwane staranować. Jedziemy w stronę bazy, jest i pierwsza artka, jedna z najgroźniejszych, M40 na M43, mimo nerfa nadal potrafi zrobić siekę. Rozwalamy sobie tą artkę, mamy pierwszą artę na naszym koncie, pojawia się obok SU, niestety na hita go nie zdejmiemy, a przynajmniej nie APCR-em, ale zróbujmy, pamiętajmy, że ma bardzo niebezpieczne działo, mimo że sam czołg jest po prostu dupowaty, to działo 10 tieru robi robotę. Wykrywamy artkę, więc chyba na niej się powinien teraz skupić Ludwiniaczek. Na spokojnie przymierzamy. Ona nas też celuje, więc teraz to będzie pierwszy. Poszedł pocisk i artka zdjęta. Medal Paskuciego już na naszym koncie i 4 fragi. I po raz kolejny odbijamy się od... odbija się od nas kolejny czołg. Crusader SP się wyświeca. Trafia nas za niecałe 200 z haeczków. I teraz wyjeżdża ten nieszczęsny SU-Y. No na szczęście... Twierdził, że dalej nie podjedzie.
bo to działko mogło być dla nas problemem. Ja bym się na miejscu równiaczku tutaj na chwileczkę spróbował przeładować i władować mu w tą dużą kopułę właśnie ten pocisk, ale na razie Ludwinaczek wykonuje taktyczny odwrót, czyli zmieniamy pozycję, cofamy się na spokojnie tutaj za górkę. Pamiętajmy, że z tyłu mamy tego Crusadera, on mimo wszystko to jest nisko tirowa arta, może na to nieźle napsuć. No i teraz chłopaki poczuli krew, rozdzielili się, więc teraz może być problem Ludwinaczka. Najpierw koniecznie musi się pozbyć tego Susto Y, ponieważ on będzie największym problemem. Na razie tutaj woła o pomoc, czy artki nas widzą, czy artki nas słyszą? Chyba nie. Miasto powolutku się składa, jest i to Susto Y strzał. Na szczęście Susto Y się odbija, więc mamy teraz chwilkę, żeby szybko dobić sobie tego TDK-a i obrócić się na tego T4-85M, który zaraz nam powinien się pojawić na plecach. Jest dobicie, bardzo ładne, piąty frak na naszym koncie i 3700 obrażeń przekroczone. Obracamy się na tego quasi rudego, który właśnie w tym momencie wyjeżdża. Szybki snapshot, 162 punkty. Kolejne, on się z kolei odbija za 180, no i teraz widzimy, że nam się arty składają powolutku, znaczy jeszcze nie, ale zaraz pewnie będą, ponieważ ginie nam właśnie w tym momencie super pers pod naporem E25. Oczywiście widzimy E25, gracz doświadczony, dlatego ma tego super mega TDK. Jest pytanie, co chce zrobić Ludwinaczek? Chce zdobyć medal Dumitru, więc sobie spokojnie celujemy w tobie tego Crusadera. On się teraz chowa za domki, czy będzie przestrzał? Poszedł pocisk, udało się. Jakimś to milimetrem weszło w ten czołg, więc mamy już siódmy frak, mamy medal Dumitru, więc lecimy sobie dalej. W tym momencie widzimy, Humerek schodzi, zaraz jego los powinna podzielić GW Pantera, więc już wiemy, że tam właśnie nam w tym momencie właśnie ten SPG ginie, więc już wiemy, że coś nam tutaj zaraz na kapa wjedzie, więc szybki odwrót, mamy trzech przeciwników przeciwko sobie i jednego gościa na kapie, więc wiemy, że przynajmniej jedna osoba kapuje, co jest dla nas dobrym znakiem. Teraz zjechała z kapa, znowu wie, że z kapa chyba chciała dać troszeczkę szansy Ludwinaczkowi, żeby podjechał sobie na spokojnie tym TDK-iem, który wcale takim szybkim pojazdem nie jest. Do przodu ta maszyna porusza się z maksymalną prędkością 50, do tyłu 20. Obrót 16 stopni, więc niestety jak nas coś objedzie, to raczej nie mamy szans się w ogóle obrócić, ale spokojnie, na razie nie wyprzedzajmy faktów, zobaczmy, co tam stoi na kapie. Na razie coś się pokaże. Pojawił się E25, który tutaj chyba działa jako scout, zaświecił naszego bohatera i słusznie, żeby dać chłopakowi na kapie, nie wiem, kto tam stoi, wiadomość, że już tutaj posiłki jadą i Ludwinaczek chce tutaj rozwiązać sprawę, wyjaśnić gościa dosyć szybko. Co stoi na kapie? Na kapie stoi Tiger P, który koniecznie chciał wyjechać na naszego bohatera i dostał jedną bułkę w boczek. W tym razie, w tym momencie korzysta z tego z okazji E25, który na nas wyjeżdża. Czy się rozbije? No nie. Przehamował w tej chwili, dostał strzał naszego bohatera, ten z kolei teraz jest festiwal dingów, E25 nie może przez nas przebić, teraz chyba dostaniemy od tego Tigera w locie, piękny strzał telemarkiem, E25 jego truchło wylądowało na ziemi, w tym momencie Tiger P się przebija z golda naszego bohatera, czy będzie dobicie, niestety nie, no, zbyt dużo hapsów oczywiście miał ten Tigerek P, 459 obrażeń, no i teraz trzeba znowu przymierzyć, co to był za strzał ze strony Tigera, nie mam pojęcia, chyba po prostu strzelił tak sobie na odlew, w tym momencie ginie Tigerek P, no i zostaje AT15, które nie wiadomo gdzie jest. Jest bardzo ładna obrona ze strony Ludwinaczka. Jedziemy z powrotem, ale się już wyjaśnia sytuacja, gdzie się podziało AT-15, więc szybki obrót z powrotem, bo zaraz nam tutaj na plecy wyjedzie kolejny TDK brytyjski z kolei. Przemierzamy sobie na spokojnie. Ten nie trafiał, Ludwinaczek też nie trafiał i teraz zaczyna się wojna nerwów, ponieważ, no cóż, nie mamy zbyt dużo życia. AT-15, jeśli ma topową armatkę, to chyba zadaje właśnie średnio 230, więc teraz tylko kwestia, co on tam ma na tym swoim AT-15 zamontowane. No i pytanie, czy my przebijemy ten silny pancerz tego TDK-a, bo jak wiecie, TDK-i brytyjskie, właśnie tej drugiej linii, a raczej pierwszej, dosyć tutaj pancerzem grzeszą mocnym, więc pytanie teraz, jak to rozwiąże Ludwinaczek? No jest problem, ponieważ my mamy tego AT-15 na dwa strzały. On, jeśli mu dobrze przelosuje i ma topową armatkę, można zdać się na strzał. W tym momencie trafiamy jeden strzał, 434. On się z kolei dinga, próba wyjazdu. Czy zdążymy? Chyba nie. Nadal próbujemy go do strzału zmusić. W tym momencie nas przebija i zdajemy tylko 4 punkty życia, więc teraz musi Ludwinaczek uważać na spokojnie. Kolejny strzał trafia w ziemię, teraz wiesz, lepiej nie wyjeżdżać, cofamy się szybciutko, haeczek w gąski na szczęście, bo to już mógłby być nasz łabędzi śpiew, na szczęście się udało, kolejny strzał, nietrafiony w tym momencie, wojna nerwy, widzimy Ludwinaczek delikatnie panikuje, AT-15 no i trafia w nas na szczęście, pociec tam przelatuje tuż nad naszym tyłeczkiem, więc teraz trzeba spokojnie to rozegrać przy tej skałce, jakoś tutaj spróbować wyjechać, może się oddalimy, może będzie jakiś tam kawałeczek tego czołgu widać,
Przełączenie na heki raczej nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem, ponieważ no 270 musiałoby nas naprawdę dobrze przelasować penetrację, żeby ten hajek za tyle wszedł, więc na razie znowu, jak mówiłem wcześniej, wojna nerwów, komu puszczą te nerwy, kto popełni pierwszy błąd, mamy tylko 4 punkty życiowe, przekroczone 6400 obrażeń, 3000 odbite, no i 9 fragów, więc walczymy dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, o pula, czy się uda zdobyć ten jakże zacny medal, jakże rzadki medal, gdzie jest to AT-15, w tym momencie się wycofało, więc trzeba go delikatnie podświecić, gdzie on się tam chowa, gdzie tam się bunkruje. Wjechał na kapa, więc teraz będzie presję na naszym bohaterze wzbudzał. I w sumie słusznie. To jest najlepszy chyba motyw teraz w tym momencie, jaki mógł zrobić AT-15. Na razie Ludwianczyk próbuje tutaj delikatnie wyjechać. Teraz się zniknął chyba z radaru AT-15, więc delikatnie lewą stroną podjeżdżamy, żeby tylko zbyt dużo naszego czołgu nie pokazać. Jest AT-15, znowu pokazuje się kawałeczek. Strzał będzie! No, znowu niestety z dingiem tym razem. No i po raz kolejny nerwy dają o sobie znać. No, w tym momencie Ludwianczyk się musi uspokoić. Ja wiem, że to jest ciężkie, to się łatwo mówi tak naprawdę, ale w takiej sytuacji każdemu już tutaj ręce chodzą, poci się, jak nie powiem, jak niebiańskie stworzenie, więc zaraz zobaczymy, czy się uda. 57 sekund do końca. No, musi coś Ludwianczyk tutaj wymyśleć. Walka z hejeczkami, czy się mija z celem. Przełączył się teraz na hity. Pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie. Przypominam, że hity muszą wejść trochę w płaską część, żeby w ogóle przebić czołg. Mimo, że z dużą penetracją. Kolejny strzał, kolejny raz ding, niestety, a raczej kalafior, można powiedzieć. Trafienie w ziemię. No tutaj widzimy nerwy już na wodzy. Musi trzymać Ludwianczyk, bo inaczej może być problem. Czy to się taką dobrze, że Hummel nam pisze o tym, że tyle czasu, bo nie mamy zegarka na szczęście na górze. Czy się uda wreszcie? Chyba teraz stawiam wszystko na jedną kartę. Wyjeżdżamy, przymierzamy, udało się. 270 punktów zdjęte, 10 frag, 6600 przekroczone. Zobaczmy, jak to wygląda na wynikach końcowych. Powiem Wam szczerze, że zanim zacząłem nagrywać tą drugą część tej powtórki, czyli właśnie omówienie wyników, musiałem sobie parę głębszych wdechów wziąć, no bo to co tutaj zaprezentował Ludwiniaczek pod koniec, oj, serce waliło szybko, na pewno tak samo mi jak Ludwiniaczkowi, więc to musiało być naprawdę wojna nerwów, ale udało się. Nie jeden Hitchcock albo inny Tarantino byłby się od Ludwiniaczka uczyć, jak trzymać napięcie do samego końca, ale dobra, przechodzimy do wyników. Pierwszy co to masterka, oczywiście. Masterka wbita na tym czołgu, 5 płatkich pomniejszych oznaczeń złoty, 9-3, ręka Boga, pojedynkowicz, brutal, ogień skuteczny oraz kuloodporny. I po prawej stronie, no tutaj jest treściwie, zacznijmy sobie od tej prawej strony, a skończymy na tych dwóch epickich medalach po lewej. Stalowa ściana, czyli za odbicie przynajmniej 11 pocisków, które dały nam możliwość zablokowania przez pancerz 1000 obrażeń. Top Gun za zniszczenie 6 czołgów i pamiętajcie, nie mówcie zabicie, bo to dosyć jest nieprzyjemne słowo w ogóle samo w brzmieniu. Nie, zabić kogoś to dosyć takie jest bardzo negatywne. Czołgi się niszczy, maszyny się niszczy, tam nie ma ludzi. Tam są po prostu piksele, czołgi się niszczy, więc zniszczonych 6 czołgów. Duży koliber tak zwany przeze mnie, czyli za, w skrócie, zadanie największych obrażeń w obu drużynach. To jest chyba opanowany, czyli za przyjęcie 10 rykoszetów z rzędu na swój pojazd. Dodatkowo mamy Defendera oczywiście za zbicie 70 punktów kapa. No i teraz te dwa medale, które naprawdę są treściwe. Pul, medal Pula za 10 zniszczonych czołgów oraz medal Dumitru za ubicie 3 wrogich artylerii. Więc super mega zestaw medali, naprawdę świetna bitwa i uwaga, to będzie dobre. 181 136 kredytów brutto i 19 050 expa na brutto. Nie na czysto oczywiście, tylko brutto. I to był chyba ten mnożnik razy 5 z tego co kojarzę, to jest 28, bitwa z 28 listopada, więc to był chyba ten weekend, kiedy były te, czy ten tydzień, kiedy były te razy 5, albo jakiś bonus, nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym razie tu mi powtórka pokazuje, że jest tylko konto premium, więc no... Taki wynik przy koncie premium raczej niemożliwy, musiał być jakieś tam parę bonusów włączonych. Na czysto wynik expa przekroczony 2000, 2082 punkty czystego doświadczenia na tym czołgu wpadły, niecałe 6700 obrażeń i 10 fragów. To jest to, co Ludwiniaczek zdziałał w tej bitwie, dodatkowo po asyście niecałe 500, ale do tego zaraz przejdziemy. U przeciwników, no to AT-15 się oczywiście wyróżnia. 2500 obrażeń, no i tylko 410 punktów
czystego expa, ale dostał jakiś tam medal epicki, a nie, to są tylko takie zwykłe medale, więc raczej tam nic mu do bonusa do expa nie wpadło. Ludwiniaszek szedł 27 razy, 21 trafiło cel, 19 przebiło, no więc ta korelacja, no to się takie trochę leży i kwiczy, ale przypominam, to były nerwy na koniec, te 3-4 strzały, które poszły w AT-15, tutaj bolały, na szczęście udało się tą bitwę wygrać. 6700 obrażeń, z czego odległości więcej niż 300 metrów, 620, więc tylko strzał od bliska. 32 razy otrzymał trafienie, 7 go przebiło, 25 nie spenetrowało, jeden splash, co dało możliwość zablokowania 3055 punktów damage. Świetny wynik. Polecam wszystkim, Piotr Franceski. 4 wyspotował, 12 uszkodził, 10 zniszczył. Ładnie. Po asyście niecałe 500 i deka bazy w liczbie 100. Czyli maksymalną wartość, jaką mógł osiągnąć, osiągnął dekapując bazę. Przejechane 3280 metrów na czysto kredytów. Uwaga! 135091, więc bitwa jak najbardziej na plus. 36000 za amunicję, 6800 za naprawę i 3000 za konsumable, więc no tutaj ładnie tutaj balansował sobie, jeśli chodzi o ten wartości kredytów. A jeśli chodzi o expa, no 3000 otrzymane podstawy. Personal Mission Payout. Aż widzimy, skąd to się wzięło. Action Bell Personal Mission, czyli mamy te 15 tysięcy dodatkowo jeszcze z tych misji, więc jakieś tam bonusiki poszły w ruch. Stąd taka niebotyczna wartość i jeszcze bonus za konto za pojazd premium niewielki, 312 punktów. To nam właśnie dało nam wspólnie w sumie brutto 19 tysięcy 50 i 2 tysiące na czysto. Co mogę więcej powiedzieć? Rudwiniaczek, dziękuję Ci za tą bitewkę. Fajnie, że mnie przesłałeś mimo wszystko, że najpierw chciałeś do Hallaka. Spróbuję Cię to wybaczyć. Wam dziękuję za oglądanie i co? Brawa dla Rudwiniaczka i zapraszam Was na kolejne produkcje, które niedługo na moim kanale. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć!